Cześć, z tej strony turysta trzeciej kategorii. W tym odcinku pokażę Wam sposób na niedzielną nudę. Być może część z Was to zna, część może nie zna. Chodzi o szukanie tak zwanych kaszy. Kasze są umieszczone na całym świecie. Do szukania kaszy służą aplikacje. Czasami tak jest właśnie, tak jak dzisiaj jest niedziela. Coś by się porobiło, nie siedziało się cały dzień w domu. Odpalam aplikację i szukam kaszy. Znajduję się teraz w okolicy miejscowości Ogrodniczki, która jest w okolicy miejscowości Białystok w województwie podlaskim. Tutaj na parkingu, jestem teraz na parkingu. W okolicy tego parkingu znajdują się dwie takie skrzyneczki. Idę szukać to z dziećmi. Także zapraszam na film. Jesteśmy teraz na parkingu i widać, że niedaleko nas jest skrzyneczkę. Teraz można wcisnąć tak zwany taki kompas jest. Nie. Wciskamy skrzyneczkę. Więcej szczegółów. Teraz się nam tu pięknie ładuje. I teraz coś takiego jest jak kompas. I ten kompas pokazuje nam, gdzie jest ta skrzyneczka. Kierunek jest. I idziemy w kierunku skrzynki. Ile metrów nam zostało? 103 metry do skrzynki. Jak już jesteśmy naprawdę blisko, włączam ten kompas. Do celu zostało nam 14,5 metra. Gdzie to może być? Gdzie to schowane? Jesteśmy gdzieś w okolicy. 4 metry. I to gdzieś powinno być tutaj. W tej okolicy. I jeżeli nie wiadomo, gdzie to jest, to trzeba więcej szczegółów. I tutaj jest coś takiego jak wskazówka. Na rozstaju dróg rośnie drzewo, którego zawartością jest skrytka. Tu mam jakieś drogi, które się rozchodzą. A tu mam jakieś drzewo. Może to tutaj, sprawdźmy. Jest coś tutaj? Proszę bardzo, mamy skryteczkę. Co tutaj jest w środku, w takiej skrytce? Jest to ołówek. Co tam jeszcze jest? Co tam jeszcze jest? Jakiś liść. I są pewnie wpisy. Dużo jest tych wpisów? Dużo. No i my tak zrobimy, że też się tutaj wpiszemy i zostawimy tak jak było. I pójdziemy szukać kolejną skrytkę. Wpis dokonany. Chowamy teraz wszystko z powrotem. Chowaj. Nie wpychaj za głęboko, bo ciężko będzie wyjąć. I chowamy drzewo. O, dobra. I lecimy po następne. Teraz spoko, wiemy, że w okolicy jest jeszcze jedna taka skryteczka. W okolicy Jorka, o tutaj. I tutaj klikasz też kompas. I zostało ile? 475 metrów. A w którym kierunku? Gdzieś tam, no to idziemy. Idziemy gdzieś tam szukać tego. Szukając tych kaszy, można zwiedzić bardzo urokliwe miejsca. Przeważnie te kasze są w takich miejscach właśnie, żeby coś ciekawego zobaczyć. Tutaj mam na przykład taki stapu po dawnym żwirowni. Idziemy gdzieś tam na górę, żeby nie ciężko wchodzić. No, dosyć wysoko musimy wejść, ale już blisko. Tu uwaga, bo jest dosyć stromo. Zostało 15 metrów. Weź ten kompas włącz. Ten kompas jest dosyć niedokładny w biurze telefona, ale jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Nie wiadomo, gdzie to jest, więc uruchamiamy wskazówkę. Do wskazówkę. No i dotknij. Szukaj drzewka w kształcie litery V. Szukamy drzewka w kształcie litery V. V. Tu jest litera V, może to tam. Jest coś tam schowanego?
Co? Nic nie ma. Szukamy, ale chyba gdzieś to może być. Masz coś tam? Tu jest jakaś litera V. Jest taka kiepska. Jest. Mamy coś tutaj schowanego. Co tu mamy w środku? Fanty też mamy. Mamy listy do wpisywania się. Mamy, a to taki coś, żeby wilgoć nie łapała. Mamy samochodzik. Naklejka. Kostka. Wydry jakieś. Ołówek. Coś jeszcze? Nie. To co? Wpisuję, mamy coś na wymianę? Tak. To co, wymieniamy się czy coś dorzucamy? Dorzucamy. Dobra, to ja wrzucam te wszystkie rzeczy. Wpiszcie się. Co dorzucamy? Mamy bryloczki. To jeden. A ten? No to my się dokładamy. Weź taką jeszcze tą kartkę. Zakręcamy. I chowamy jak było. A jak było? Tak. O. Zakryte. No i super. Idziemy szukać następnych skrytek. Przeniosłem się w kolejne miejsce. Tam w lewo. Znaczy tam w prawo. To jest droga na Supraś. Tam się idzie w kierunku na Pulko. A gdzieś tutaj w prawo, gdzieś tutaj stoimy na parkingu. Gdzieś tutaj jest kolejna skrytka, którą spróbujemy odnaleźć. Gdzie nam zostało? 27 metrów w tamtym kierunku. No to idźmy. Jak będzie jakiś tam 2, 3, 4, 5 metrów, już warto się zatrzymać. Metr? Metr? 87. Metr? 87. To dawaj wskazówkę. No gdzieś tu. No czytaj. Uwaga, zakaz wjazdu autem. O, zakaz wjazdu autem. To może gdzieś tutaj? Gdzie to może być? To jest zakaz wjazdu? No i co? Gdzie to może być? Są jakieś zdjęcia może? Jest. Takie. Mhm, ale to te są zdjęcia takie. No jest. Takie. To może gdzieś przy ławeczce to jest. W korzeniu nie ma. Może pod ławką coś jest. Przyklejone. Nie ma nic tam? Nic nie widać. No na razie nie możemy znaleźć. Gdzież to może być? Znaleziono szybko i bezproblemowo. Dziękujemy, szybko, łatwo i znaleziono. Gdzież to jest? Czekaj, no tutaj... No nie, to nie w ławce. To gdzieś tam. 16 metrów i wskazówka to jest właśnie znak. Może gdzieś w znaku schowane. Jakby tutaj gdzieś. Ale to może w tym znaku gdzieś schowane. Może tak być. A weź podtrzymaj telefon. Tutaj. Ha, ha, ha. Jest. Tutaj było schowane. Nie, tam nie dosięgam. No tak, no. Sam liścik, czyli do wpisywania się. Jest karteczki ładne. Ołówek jest? Jest. No i to... nic więcej. No to wpisuj. Zakaz wjazdu do lasu była wskazówka. Proszę bardzo, wszystko się zgadza. Tylko, że mało dzieci nie zasięgną. Dobra, chowamy. I chowamy. Idziemy teraz idziemy do Supraśla, tam też jest jakaś skrytka przy klasztorze. Aktualnie znajduję się przy monastyrze w Supraślu. Jest taka dziwna sytuacja, bo w moim telefonie jest skrytka, tak zwana mikro,
proszę bardzo, przy monastyrze. A u córki w telefonie nie ma, nie wiem o co chodzi. Mamy te same usługi aktywowane, jesteśmy zalogowani w tym samym serwisie. W każdym razie idziemy gdzieś tam. Zostało 40 metrów. Dać wskazówkę? Tak, tak. Co wskazówka. Wisi za herbem. Herb? No nie, no wisi. Znowu jestem za mało? Wisi, tu jest herb. No tu jest herb, jak nic. Tutaj herbu brak. Tu jest monaster. Wisi za herbem. Czyli gdzieś tutaj. Nie wisi. Tu w tej szczelince. Ostatnio to było znalezione w czerwcu, 2 lata temu. Więc może tak być, że tego już nie ma. No chyba w środku słupa. Nie no, nie ma. Jeszcze wy zobaczcie, jest coś tam? Chyba nie ma. No także próba znalezienia zakończona niepowodzeniem. Przez 2 lata mogło coś stracić. Ktoś mógł to zabrać. Także nie poddajemy się, jedziemy na następne miejsce. Tym razem jestem bliżej miejscowości Nowodworce, które gdzieś tam się znajdują. W okolicy takich właśnie słupów. Gdzieś podobno tutaj są kolejne. Jest kolejna skrytka. Także szukamy. Tomasz, jesteśmy blisko? Witam. Tu jest Wita. Witam. Tu się witam. To tu. Blisko, blisko, witam. Czyli gdzieś tu, no się rzucimy. A pokaż jeszcze, może jest. Jest coś tam? O, proszę a bardzo. A ja ani jednego nie znalazłem. Bo gdzieś chodzisz, bo nie wiadomo gdzie. Nie, bo są. Co tam jest? Są fanty. O. Polska, jakieś takie zapinki, to kolczyki czy zapinka jakieś? Zapinka, no spoko. Co tam jeszcze jest? I znowu lista. Hmm. Fajne. Yes. Chcesz zobaczyć? Znajdujemy się w kolejnym miejscu. Tym razem jest to miejscowość, znaczy jest to Święta Woda w okolicy miejscowości Wasilków. Jest to trochę miejsce podobne do Góry Grabarki, z tą różnicą, że na Górze Grabarki jest serkiwat, a tutaj jest kościół, ale krzyży też jest bardzo dużo. Także tutaj też gdzieś jest skrytka, idziemy jej poszukać. Tutaj jest hotelo plebania, ogromna, kościółek oczywiście, malutki. Jesteśmy teraz przy źródle. No, także widok podobny jak w Grabarce. A do kata ile mamy? 74 metry. Gdzieś tam idziemy szukać. Za 15 zł sprzedają taki krzyż. Nie wiem na drugim. Większe. Zostało 10 metrów, ale to gdzieś tam chyba. No, by się powiększyło. No, pokaż. 10 metrów, czyli gdzieś tam. Idźmy. Dobra, mamy gdzieś metr. Ja podejrzewam tą kubkę kamieni. Albo jakąś inną kubkę kamieni. Jest wskazówka? 12. 12. To jest 12? Czyli tak, 12. Czyli gdzieś tutaj trzeba szukać. Gdzieś pod kamyczkiem.
O, patrzcie. Tylko mała. Mam. No nie popsuj. No i tu jest tylko wpis, bez ołówka, co? Czy jest tu ołówek? Bez ołówka nawet. My nie mamy ołówka. Mam tu jakieś opaczki, jakieś wpiczątki ludzie specjalne mają do wpisywania. Ale dużo jest tych wpisów, cała lista. Dobra, wkładamy z powrotem, bez żadnych wpisów, bo nie mamy ołówka. Chowamy tu. Zakrywaj. Chodź. Chodź, Petrek. Zakrywaj tak, żeby nie było widać. Nie, nie wiem. To tyle będzie w tym odcinku, bo tych skrytek można szukać, szukać i szukać cały czas. Czy polecam taką zabawę, dzieci są bardzo tym zainteresowane szukaniem tych kaszy. Także polecam pojechać z dziećmi i pobawić się w szukanie kaszy. Dobra zabawa. Można coś pozwiedzać. Przeważnie takie kasze są w jakichś ciekawych miejscach, więc zawsze można przy okazji coś fajnego zobaczyć. Dzisiaj bilans nasz jest taki, że znaleźliśmy 5 kaszy, bodajże 2 nie było. To tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.